Jaworznie z myślą o obeznanych w muzycznym świecie melomanach Miejskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało festiwal niebyle jaki – Jeff Music Festival. Będą to 4 dni muzycznego szaleństwa od 21 do 24 września. Jak przekonuje organizator, wystąpi na nim prawdziwa śmietanka zarówno uznanych, jak i wschodzących gwiazd muzyki poważnej i jazzowej. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest uznany saksofonista Michał Knot. Wszystko będzie się działo na scenie koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury. Festiwal otworzył 21 września koncert młodego austriackiego skrzypka Juriego Rewicza, nagrodzonego na międzynarodowych konkursach dla młodych muzyków. Zadebiutował w nowojorskiej Carnegie Hall, koncertował w mediolańskiej La Scali. Gra na instrumencie niezwykłym, na skrzypcach Stradivariego z 1709 roku. Na festiwalu zagrał z jaworznicką orkiestrą kameralną Arketti, co skłoniło muzyka do tego wspólnego koncertowania na Jeff Music Festival. Jestem bardzo zadowolony, że zostałem zaproszony przez Michała Knota, który jest wspaniałym saksofonistą. Festiwal jest znakomicie zorganizowany. Zaproponowano mi zagrać z orkiestrą Arketti. Zgodziłem się, ponieważ mam całkowite zaufanie do wyborów pana Knota. Orkiestrę słyszałem po raz pierwszy, podoba mi się ich brzmienie. Jest przyjemnie z nimi współpracować, mają wielkie możliwości i ogromny muzyczny potencjał. Skrzypce Stradivariego z pewnością najpiękniej brzmią w barokowych pałacach i strzelistych, gotyckich katedrach. Gdzie instrument najbardziej muzykę zaskoczył? Gdzie brzmiał najciekawiej? Nie ma znaczenia miejsce, w którym się gra. Są skrzypce dobre lub złe. Jestem zadowolony, że mogę tutaj zagrać na skrzypcach zwanych księżniczką Aurorą. To jest doskonały instrument. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem na nich zagrać na Jaw Music Festival. Rewicz pięknie się zaprezentował w 4 porach roku Vivaldiego i koncercie skrzypcowym Haydna. Zaprezentował również polskie prawykonanie utworu Melanie Master. Każdy ambitny muzyk jest postacią poszukującą. Mierzy się z utworami znanymi autorów uznanych, proponując własne interpretacje. Z pewnością jednak zagrałby z przyjemnością utwór dopiero co odnaleziony autorstwa fenomenalnego, zapomnianego twórcy. Czy Rewiczowi zdarza się prezentowanie takich utworów? Yeah, it's very important and we as musicians not only play the very popular repertoire, but we also work on the pieces. Jest bardzo ważne grać materiał popularny, ale również pracuję nad utworami nowo odkrywanymi, których nie grywa się nazbyt często. Na jednym z moich albumów zaprezentowałem światową premierę koncertu Roberta Kowalenko, żyjącego w czasach Beethovena. Utwór nie był współcześnie prezentowany. Jestem pierwszym jego wykonawcą. W muzykowaniu najistotniejsza jest, jak twierdzą niektórzy muzycy, biegłość warsztatowa. Ale na przykład w dawnych kolegiach musicale, w których grywali nieprofesjonalni muzycy, byli też i tacy, którzy fałszowali na potęgę. Skoro jednak muzykowanie przynosiło im radość, uznano, że grać mogą nadal. I w tym cała rzecz. W radości z muzykowania.